Mianowicie chciałbym złożyć pod obrady apel Rady, projekt uchwały pod nazwą Apel Rady Miejskiej w Giżycku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o następującej treści. Rada Miejska w Giżycku apeluje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zmierzających do możliwie jak najszybszego przywrócenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Oto moje uzasadnienie. Ale chwileczkę. Jest wniosek formalny o rozszerzenie punktu porządku obrad o apel. Czyli tak jak podjęcie uchwały jest podjęcie apelu, tak? Tak. Dlatego też ja muszę najpierw przegłosować wniosek formalny o rozszerzenie, bo to można w każdej chwili przyjąć taki punkt. W ramach dyskusji chciałbym przeczytać uzasadnienie. Ale uzasadnienie będzie, jak przyjmiemy do porządku, wtedy będziemy uzasadniać i dyskutować. Mimo wszystko uważam, że uzasadnienie może wpływ mieć na wprowadzenie do porządku obrad. Proszę, bardzo bym prosił o możliwość wypowiedzi. Nie ściemniać, bo zbliżałeś. Ja odnośnie apelu radnego Zakrzyckiego odnośnie małego ruchu granicznego. Otóż szanowni państwo, mieszkańcy Giżycka są... Szanowny radny, myśmy temat zamknęli tym, że nie przyjęliśmy do porządku dyskusji nad apelem, a pan zaczyna omawiać apel i dyskusję. Jest to nieeleganckie wobec radnych i wyników głosowania. Tematu apelu na dzisiejszej sesji nie ma. Czy jest jakiś inny problem? Rozumiem, po prostu chciałem tylko jedno zdanie powiedzieć, że proponuję, abyśmy rozmawiali merytorycznie o sprawach mieszkańców, a nie to, czy zakończyliśmy projekty, czy głosujemy, czy je w ogóle wprowadzać, czy nie. Mieszkańcy naszego miasta są bezpośrednimi beneficjentami tego. O tym wszyscy wiemy. Jako reprezentanci zabrać w tym głos, tym bardziej, że w dwóch województwach, 54 prezydentów, wójtów, burmistrzów podpisało się pod apelem. Czy radny nie rozumie, o czym mówiłem? I niezrozumiała jest dla mnie decyzja, że burmistrz miasta Giżycka... Ale 24 nie podpisało czegoś tam. Tych 24 też się liczy. Rozumiem, 54. Proszę, radna Popieluch Maria. Nie ma. Proszę o wyniki. 4 głosy za, 9 przeciw, 6 wstrzymało się. Ten wniosek upadł, ponieważ bezwzględna większość to jest 12 osób.